Dzień dobry, witam w kurniku Kazika, ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz, tak jak obiecałem, chciałbym wam pokazać, czym karmię moje kurczaki. Natomiast zanim to zrobię, rzucę jeszcze okiem, czy w gniazdach nie ma jakichś jajek, ponieważ dzisiaj kury pobiły rekord. Pobiły rekord, ponieważ w ciągu jednego dnia wyciągnąłem, tutaj już nic nie ma, tylko trzy plastikowe. W ciągu jednego dnia, czyli dzisiaj, wyciągnąłem 22 jajka. Więc do tej pory takim najlepszym wynikiem było 21. Dzisiaj ten rekord został pobity, 22 jajka, a dzień jeszcze się nie skończył. Choć myślę, że na dziś to by było na tyle, bo tych jajek naprawdę było dużo. No bo tak, ile tutaj mamy kur? 6, 7, 8, 8, tutaj 11. Czyli 19. Sam nie wiem, ile mam kur. Dobre, co? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 kur, które się w tej chwili niosą, więc na 25 kur zebrałem dzisiaj 22 jaja. Myślę, że to bardzo dobry wynik. Simonka póki co, zobaczcie, spokojnie mała, spokojnie. Simonka póki co jeszcze chodzi z gipsem, więc Simonka się póki co nie niesie. Anka jest kwoką, więc też się nie niesie. A propos Anki, jutro klują się kolejne kurczaki, które dam Ance do wychowania, więc dziś w nocy lub jutro, Anka trafi do tunelu foliowego, w którym znajdują się kurczaki. Te starsze kurczaki już niedługo będą musiały opuścić tunel foliowy, który w tej chwili stał się, że tak powiem, kurczakowym przedszkolem, bo czasem już dochodzi do nieporozumień pomiędzy starszymi kurczakami a kwoką, która ma te tygodniowe kurczaczki, tą, którą tam widzicie w tej dziupli, czyli kura rasy karzełek Kochin o imieniu Hanka. Kilka osób poprosiło mnie o to, abym pokazał, jak karmię oraz czym karmię kurczaki. Więc dzisiaj pokażę wam właśnie, jak przygotowuję oraz z czego jedzenie dla kurczaków. Przez to, że pogoda jest jaka jest, bo pada deszcz, pozwolę sobie przygotować jedzenie dla kurczaków tutaj, w tunelu foliowym. No i dobrze, słuchajcie, zobaczcie, tutaj to jest blender, ja już pozwoliłem sobie wcześniej na zblendowanie młodej pokrzywy. Młoda pokrzywa, którą kurczaki wręcz uwielbiają, można ją już zebrać. Zblendowana wygląda w ten sposób, pachnie rewelacyjnie, naprawdę młoda pokrzywa. Nawet można ją stosować do sałatki czy do jajecznicy. Natomiast dzisiaj mówimy o jedzeniu dla kurczaków. Więc młoda pokrzywa zblendowana. Zobaczcie, to jest taki blender z takim nożem, który się tutaj obraca. Ja tego używam do siekania różnych rzeczy i on mi się bardzo dobrze tutaj sprawdza. Tym razem posiekałem, jak widzicie, pokrzywę. Jest tutaj również odrobina
mleczu. Jak znajdziecie, to również możecie zebrać mleczyk, bo jest świeży i pachnący. No i co? Zalewam to gorącą wodą, można powiedzieć wrzątkiem, z czajnika. Tak naprawdę, gdybym chciał podać tą pokrzywę, to nie musiałbym jej niczym zalewać. Natomiast ja i tak do przyrządzenia jedzenia dla kurczaków używam wody, więc po co mam używać takiej zwykłej wody, jak może to być, zobaczcie, taka już zaparzona herbatka z pokrzywy. I mam tutaj teraz, dwa rodzaje paszy. To jest pasza dla kurczaków, którą pokazywałem w którymś z poprzednich odcinków, że zakupiłem sobie taką paszę dla kurczaków od pierwszego dnia do szóstego tygodnia życia. Pamiętacie, w takim żółtym worku, więc wsypuję tą paszę. Tutaj mam paszę dla kur, ale to jest śruta. Ją też wam pokazywałem. Tutaj jest dużo ześrutowanej na przykład kukurydzy i to również wsypuję. Mieszam. Ta pasza bardzo dobrze absorbuje wodę, więc po chwili z tej wody, która tutaj była, którą tutaj była zalana pokrzywa, praktycznie nic nie zostaje. O, zobaczcie, bo w tej chwili zrobiła się z tego taka papka, ale leje, ale zmiana pogody. No z jednej strony dobrze, bo podleje trawę, będzie trawa lepiej rosła, ale z drugiej strony miałem w planie przeniesienie już tych starszych kurczaków do kurnika z dorosłymi kurami. A tutaj jak temperatura ma spaść i ma padać deszcz, no to one jeszcze będą musiały chwilę tutaj wytrzymać. Mam nadzieję, że słychać to, co mówię, bo deszcz naprawdę hałasuje o tą folię. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem dość krótkim. O! To już nawet nie jest, słuchajcie, gorące. Kurczaki nie są w tej chwili jakieś mega głodne, ponieważ ja nie tak dawno je karmiłem. Ale pozwolę sobie pokazać wam, jak one lubią jeść. Jak one, nie ma wody, jest w czajniku. Jak one lubią jeść to jedzenie z pokrzywą, które im serwuję. Tak więc, jeśli chodzi o kurczaki, nie staram się jakoś hodować ich hermetycznie, wiecie, odizolowane, nie wyparzam, nie gotuję wody, one piją wodę, od razu piją wodę z kranu, nie wyparzam, one po prostu chodzą po ziemi, dziobią sobie to, co chcą. Od małego są razem z kwoką, więc myślę, że jest to dla nich również jak taka, można powiedzieć, trochę szczepionka. No i dobrze, ja im teraz trochę tutaj nałożę tego jedzonka. O, jeden maluszek gdzieś tam się zgubił, poszedł z tamtej strony. Ja im to teraz tutaj podam, a starsze kurczaki za chwilę dostaną swoją porcję. Nałożę teraz starszym kurczakom. O, zobaczcie, bohater. Zobaczcie, to jest młodzian. To jest od Hanki. Ale on już tutaj przychodzi. Miesza się z tymi starszymi. Nie boi się. Tutaj wam nałożę. O, zobaczcie jak one jedzą. Widzisz, jak je? Forfeiter. A ten maluszek już wrócił. No i zobaczcie jak one rzuciły się na to jedzenie.
na takim jedzeniu bardzo dobrze rosną dzięki pokrzywie, nabierają odporności. Nie mam z nimi absolutnie żadnych problemów. Natomiast te kurczaki, które mają już skończone 6 tygodni, no zobaczcie, między nimi w zależności od tego, jakiej rasy są to kurki, jaka jest różnica wielkości. Bo tutaj jest polska kwiecista, tamten jarzębaty to jest najprawdopodobniej Greenshell, to są silki, a zobaczcie, jakie w porównaniu z nimi są kochinki, jakie one są niewielkie. Tamten kogut, prawdę mówiąc, nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądał, jak dorośnie. Tutaj jest mała Simonka, już zarysowuje jej się bardzo mocno ten jej charakterystyczny czubeczek. Tak więc, jak widzicie, jedzenie, które podaję kurczakom, wygląda w ten sposób. Zachęcam do tego, abyście wypróbowali, jeśli jeszcze nie próbowaliście dawać kurczakom pokrzywy, to spróbujcie. No dobrze, moi drodzy, za 2 dni będą tutaj znowu nowe kurczaki. Myślę, że ciekawe, bardzo ciekawe, bo jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli wszystkie kurczaki wyklują się bez żadnych problemów, to będą tutaj małe loczki. Powinien być jakiś ajamcemani, powinien być jakiś feniks. Także ja czekam z niecierpliwością. Was również zachęcam do śledzenia kanału. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, tak aby nie przegapić żadnego odcinka. A w tym materiale to już wszystko. Jak zwykle pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Ameryki i z Afryki, z Europy, z Azji, pingwiny na Antarktydzie, Polaków na wyspach, Polaków na Marsie i na Księżycu. Mówił do was Kazik, teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.